my nie podejdziemy, a nie będzie nas płaniać. No. Bo tak to jak mamy zrobić zdjęcie? Naprawdę, przez was nie możemy. Chyba nie wychodzi. Mikrofon jest na miejscu. Państwo, jak co miesiąc gromadzimy się przy krzyżu w miejscu pamięci, aby wspomnieć ofiary tragedii smoleńskiej i nasz apel rozpoczniemy od hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co na Ojca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. O zabranie głosu prosimy pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Serdecznie dziękuję za to wsparcie. Szanowni Państwo, kończy się kolejny rok. Po raz ostatni jesteśmy tutaj w roku 2013. To już czwarty rok kalendarzowy naszych marszów. To już 44 miesiące od smoleńskiej tragedii. Ten marsz to świadectwo. To świadectwo, dodawanie świadectwa naszego sprzeciwu wobec kłamstwa, naszego przywiązania do prawdy, naszego najściślejszego związku z naszym narodem, z Polską. Idąc tutaj, bronimy wartości najbardziej podstawowych, tych, które są u podstaw, u fundamentów Rzeczypospolitej, naszej tożsamości. Bronimy po prostu naszej ojczyzny. Te marsze niczym innym nie są niż właśnie tą obroną. I trzeba podziękować. Podziękować tym wszystkim, którzy w nich uczestniczą. Wszystkim. Ale może szczególnie tym, którzy trwają tu pod krzyżem. Tym, którzy uczestniczą w marszach w tych najtrudniejszych, chłodnych miesiącach. Tym, którzy angażują się ze szczególną siłą, przyjeżdżają tu z daleka. Którzy, można powiedzieć, przyczyniają się w sposób szczególny do tego, że trwamy. Trwamy przy prawdzie, trwamy przy Polsce. Dziś w trakcie kazania prowadzący je ojciec powiedział, a właściwie odwołał się do słynnych słów Jana Pawła II, który zwrócił się w 1979 roku do rodaków
by jeszcze raz z wiarą, nadzieją i miłością przyjęli to wielkie i trudne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Ci wszyscy, którzy tu są, ci wszyscy, którzy tu bywają, ci wszyscy, którzy strzegą krzyża, czynią zadość temu wezwaniu. Temu wezwaniu, które odegrało tak wielką rolę w naszej historii i które jest ciągle aktualne i które będzie zawsze aktualne. Nasz wysiłek, nasz trud nie jest bez rezultatów. Przynosi tych rezultatów coraz więcej. Mówiłem tu kiedyś, przed laty już, że po każdym miesiącu, przy każdym tym naszym spotkaniu jesteśmy bliżej prawdy. I dzisiaj znów mogę to powiedzieć. Znów jesteśmy tej prawdy bliżej. Znów dotarliśmy do nowych faktów. Znów można powiedzieć, że ci, którzy kłamią, znaleźli się w trudniejszej niż przedtem sytuacji. To niełatwa droga, ale będziemy nią iść. Będziemy nią iść, bo jeśli nie dojdziemy do końca, to nad Polską zawiśnie to największe ze wszystkich niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwo w sferze ducha, w sferze moralnej. Niebezpieczeństwo odrzucenia, zapomnienia o tym, czym jest, czym powinna być Polska. Jesteśmy, będziemy. Wielkim i dumnym narodem w środku Europy. I jako wielki, dumny naród nigdy nie zapomnimy o naszych tragediach, o naszych bohaterach. I będziemy dążyć do prawdy i przyjdzie dzień zwycięstwa. Obchodziliśmy uroczystość świętej Barbary, patronki górników. Są z nami górnicy i jak co miesiąc trwają z nami w tej pamięci o ofiarach tragedii smoleńskiej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Marka Mnicha, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 80 z Gliwic. Grudzień 70, grudzień 81, grudzień 2013. Tak jak wtedy, tak i dziś jesteśmy zmuszeni do tego, aby wyjść na ulicę. Na Warburkach, w akademiach warburkowych rządzący tym krajem mówią nam, że Polska węglem stoi, że bezpieczeństwo energetyczne kraju to węgiel, że to nasze czarne złoto, a jednocześnie zezwalają na to, aby 10 milionów ton węgla ze wschodu wjechało do naszego kraju. Zamiast za to nam proponują likwidację kopalń, likwidację miejsc pracy, zwalnianie ludzi, zakaz palenia węgla, jak pani podpowiada. Nie możemy na to pozwolić. Tak jak wspomniał o do tego, żeby dążyć do prawdy smoleńskiej, tak i w tych innych kwestiach nie możemy na to pozwolić. Szczęść Boże!